Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam omówić moje spostrzeżenia podczas poprzeganiu studni z wódą. Tak, zaczynając od samego początku. Jak widzicie, cały świat mi się wygenerował jako kółko, więc no o kółko, taki okrąg, więc w sumie całkiem spoko. Tutaj nie ma przesmyku, więc wszystko jest zgodne z zaleceniami Donstera. Nie jestem do końca pewien, czy to ustawiłem w ustawieniach świata. Ustawiłem w ustawieniach świata, nie źle zwrot. Czy po prostu tak mi się wygenerowało szczęśliwie. Ale w każdym razie przejdźmy może do tego, co zbudowałem. Skupiłem się głównie na basie, bo jestem niestety hobbystycznie budowniczym, nie raszowałem ruin. Kilka bossów ruszyło. Pamiętam, że Klaus rozwoiłem koło dnia 22 albo 4, tak, 4, bo nie może się jego worek zespawnować przed dniem 24, to tak, 25, 26 pewnie. Wiadomo, że Dearclops, bardzo dużo chyba gęsiołosiów, Dragonfly na pewno, Bugel mi oczywiście pościnał drzewka, więc też dużo wyszło z tego drzewców. Samą bazę zbudowałem w dosyć ciekawym miejscu, bo oczywiście skusiło mnie nieskończone światło w postaci tego oto kolegi, który mi tutaj pracuje ku chwale socjalizmu jako starszy świetlisty. Tak, a teraz przejdźmy może jeszcze chciałem wspomnieć oczywiście o systemie antypożarowym podczas lata. Jak widzicie, w mojej bazie nie ma żadnych strażaków. Nie jestem także na oazie, więc czysto teoretycznie latem wszystko mi się powinno swajczyć. Ale jak widzicie, baza całkiem fajna stoi, a raczej od dnia 81 nie zacząłem jej budować. Wszystko zasługa oczywiście gęsiołosiów, konkretnie małych, które opisałem dokładnie w innym odcinku. To jest chyba 5 ciekawostek, wersja druga albo trzecia. W sensie wydanie, macie link w opisie. O ile będę pamiętał, że nie wrzuciłem, to oczywiście dajcie wiadomość w komentarzu, że tego nie zrobiłem. Gęsiołośki podczas swojego ataku wykonują jakby tornado, podczas tego jest szansa na to, że uderzy piorun, o tak jak właśnie teraz, i to powoduje, że powstaje deszcz. Gęsiołośki mam dzięki temu, że przeładowałem świat, kiedy od razu się zaczęło następna pora roku, dzięki czemu one nie odleciały. A co do gęsiołośków, to tutaj w sumie niezła imba była, bo jak widzicie, mam tu jedno, drugie, trzecie gniazdo i gdzieś tu jeszcze jest, o tutaj mamy czwarte gniazdko. Więc cztery gęsiołosie to dosyć dużo, uznałem, że tam carpe diem, przecież nie pojawią mi się wszystkie naraz, prawda? No właśnie nie, bo okazuje się, że gęsiołośki nie zawsze się pojawiają zimą, znaczy wiosną, i okazało się, że one wszystkie naraz się zespawnowały, więc jak widzicie, mam tutaj ustawioną zaporę. Sprawia ona, że gęsiołośki się bugują na niej, dzięki czemu mogę jakby tutaj zablokować gęsiołosia. Gęsiołosie też mają także, mają wyższy priorytet w niszczeniu bazy i struktur niż agrowania gracza, więc dzięki temu, że gęsiołosie duże cały czas tutaj chciały zwalić tę oto strukturę, którą swoją drogą na samym początku zwaliły, to cały czas tutaj się blokują, podobnie jak króliki, jak widzicie, kiedy go uderzę, o kurde, dobra, bo mam mięsko, to one się wszystkie blokują i na takiej samej zasadzie powstrzymuję gęsiołośki. Tutaj jeszcze udowodnię, że nie zabiłem ich tak mało, bo całkiem było ich sporo. Dobra, a teraz przejdźmy może do samej wody i spostrzeżeń. Nie korzystałem, przyznam się szczerze, za dużo z ułatwień, jakie ona daje, a jedynie byłem obostrzony przez utrudnienia wynikające z jej wegetarianizmu. Na szczęście cały czas możemy w jakiś sposób wykorzystać mięso, bo ona mięsa nie je jako wegetarian. Możemy przerabiać mięso na jajka, a następnie po dodaniu 3 jajek i następnie jeszcze jednej jagódki, teraz wam to powinienem móc zaprezentować, powstaje dżemik, który wóda już może zjeść, bo na przykład jajka ona niestety nie zje, jako że jest dziecko w środku. Chciałem też nieco więcej ruszyć warzyw, ale no cóż. Więc z leczeniem miałem tutaj drobny problem. Pamiętam, że ratowałem się healing salwami. O, jak widzicie, mój dżemik właśnie doszedł. Nie korzystałem też za dużo z usług króla Melmów, a zbudowałem sobie jego stanowisko. Tutaj możecie widzieć, że pan Melm czeka sobie na Dragonpaya, żeby móc dać mi buffa, wtedy kiedy jakby istnieje król Melmów, którego swoją drogą trzeba karmić. Wóta ma o wiele wyższe statystyki, zamiast 150-200 HP, więc jest to całkiem spoko sprawa. Z innych doświadczeń? Na pewno byłem też na Księżycowej Wyspie, co tu możecie widzieć, została ona bardzo szybko ograbiona ze wszelkich dóbr naturalnych. Mam tutaj 9 Cutlass Supreme, co w sumie oznacza całkiem sporą ilość księżycowego kamienia.
Z innych rzeczy, no to ma tutaj jeszcze potężne zapasy drewna, jakby mi przyszło do głowy coś więcej rozbudowywać, chociaż nie sądzę, żebym tutaj jakoś jeszcze dłużej grał. Bo niestety ostatnio mi się trochę Dawnstealth przejadł i raczej się zagrywam hobbystycznie w Nuclear Throne. Dobra, to jeszcze przeczekamy, oczywiście, żeby pokazać stąd niezwrotną, bo jesteśmy w odcinku pilotażowym o tej postaci. Jakieś jeszcze inne jej cechy? Ona oczywiście szybciej biega po bagnie, ma oprócz tego widzimacki, w sensie pojawia się taka biała otoczka, kiedy woda się znajdzie w pobliżu, dzięki czemu oczywiście poruszanie się na bagnie jest nieco uprzyjemnione. Może się ona również kumplować z mermami, z czego też za bardzo nie korzystałem. Jak widzicie, w bazie też dominuje Dawn. Drogi, jako że Dawn bagna to jest jakieś bagno i nie wygląda ono tak, ta Dawn, ona najlepiej, więc tak, króla mermów też raczej dużo nie karmiłem ze względu na to, że to po prostu dużo wychodzi i wolę co te 3-4 dni, czyli czas kiedy on umiera z głodu, dać mu Dragonpaja, niż się bawić w karmienie go, bo on naprawdę dużo, dużo je. Z tego, co się wyczytałem na wiki, bo nie próbowałem go, prawdę mówiąc, w pełni karmić. Tak, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście tutaj mi rośnie Dragonpaj, który niestety mi się wykończył, bo zacząłem się bawić w Dragonpaj. O właśnie, mamy setny dzień. Hura, hip hip, hura. Chciałem na tym oprzeć w dniach późniejszych całą swoją gospodarkę typu jedzenie, bo niestety dżemiki, o ile w miarę łatwo można je przyrządzić i mięso się nie marnuje, to niestety wychodzi to dosyć drogo. A takie Dragonpaje dają 20 zdrowia, jeżeli dobrze pamiętam, więc dla wurty, która nie może jeść mięsa, czyli ma tak naprawdę ograniczony dostęp do większości najlepszego jedzenia w Dawnstealth, jest to po prostu nieopłacalne. Ratowałem się w cięższych chwilach sałatką z warzyw, które jest swoją drogą bardzo dobrym źródłem zdrowia, o ile nie najlepszym z tych bardziej dostępnych, konwencjonalnych, jakby to zwać, tak to zwać, bo możemy je wytworzyć tylko podczas lata, to danie. Jest po prostu z samych warzyw. Trzeba chyba dać dużo warzyw i do tego jeden kwiat kaktusa, więc tak naprawdę możemy wrzucić dwa kaktusy, które się dostaje, w sensie i dwa kwiatki kaktusa. I wtedy mamy pełną potawę. Ona, jak mogliście zauważyć, że animacja jedzenia mięsa jest dłuższa od animacji jedzenia jakiś przekąsek typu właśnie sałatka z kwiata kaktusa, dzięki czemu możemy się nią leczyć szybciej niż mięsnymi potrawami, więc czysto teoretycznie jest to jedno z najlepszych jedzeń leczących, lecz niestety ze względu na ciężką dostępność tylko podczas lata nie jest raczej wykorzystywane przez najlepszych graczy. A jest de facto lepsze od takich pierogów. Dobra, to jeszcze mam dzień, to chciałem, jeszcze się przebiegniemy. Tutaj zacząłem budować jakąś wioskę mermów, już widzicie, mam te szybki. Swoją drogą dostaje się rybki po śmierci króla mermów, więc w sumie jest to całkiem fajne źródło. Tutaj jeszcze próbowałem zacząć budować oazę królików, wioskę królików, ale niestety, no wiadomo jak to jest, to zmnażanie tych królików to jest jedno wielkie. Nie jest to przyjemna czynność. Co oprócz tego? Chyba wydaje mi się, że powiedziałem co miałem powiedzieć, ale oczywiście po nagraniu i zakończeniu nagrywania się okaże, że jeszcze coś mi umknęło i będę miał się odogrywać, więc jeszcze przemyślmy wszystko dwa razy. Chyba wszystko. No chyba tak. Co tu dużo gadać? Więc dobra. Dobra, nie będę udawał, że nie przedłużam do 10 minut. Jest 9, więc dobra, trudno. Nie będzie więcej hajsu z YouTube'a. Będę głodował jadzuki chińskie podczas kwarantanny. Więc dziękuję ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Miejmy nadzieję z Dawnstealth'a, ale nie obiecuję, że się będą pojawiać, bo niestety ostatnio mi się Dawnstealth trochę przejadł. Ale jeżeli będą jakieś fajne nowości i będę miał do tego serduszko, to na pewno chętnie się tym zajmę. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!